Tak więc mam tutaj około 750 gramów żółtego arbuza i to będzie takie moje przedśniadanie. Wiem, że prawie kilogram to dość dużo, ale arbuz zawiera bardzo dużo wody i jest niskokaloryczny. Tak więc to i tak nie będzie nawet wystarczające śniadanie, ale zaczniemy od tego. Dziś na śniadanko będzie smoothie z superfoodsami, więc wrzucam na początek mrożone maliny. Okej, dodaję mleka sojowego. Ogólnie to trochę za długo mroziłam banany i zapomniałam o nich i mam problem, ale z pomocą przychodzi archaiczny sprzęt kuchenny. Następnie dwa mrożone banany. I to zblenduję. Teraz jeszcze do mojego smoothie dodam kilka superfoodsów. Pierwszym z nich będzie połączenie ostropestu plamistego i guarany. Ojej, tu jakiś farfocel. Ups, bardzo mnie pobudza i do śniadania jest fenomenalny. Tak więc takiego ostropestu z guaraną dodaję jedną łyżkę. Dodam również sproszkowane liofilizowane jagody acai. Tutaj jest to bardzo dość cenny proszek, powiedzmy, więc dodam tak jakby łyżeczkę, czyli pół łyżki. O, przepiękny kolorek. No! I w sumie po zblendowaniu moje smoothie acai będzie gotowe. Łohoho, to jeszcze nie koniec. Jak widzicie, dodałam jeszcze jeden składnik i jest to proszek maka. Niam, niam, niam. No dobra, i moje smoothie gotowe i powiem Wam, że nawet go nie przeleję, ponieważ tak bardzo się spieszę, że wrzucam słomkę i biorę się do picia. Wycieraczka chodzi? Nie chodź, bo przeszkadzasz. Jestem właśnie w samochodzie i postanowiłam, że nagram dla Was foodbooka. Wcześniej już widzieliście moje śniadanie. Dzisiaj mam dzień totalnie, totalnie w biegu. No, więc... To wszystko na teraz. Siedzę obecnie w samochodzie i czekam, aż przestanie padać, ponieważ nie mam parasola i nie mogę wyjść. What? What? Dobra. Widzimy się, jak będę chciała coś zjeść i w ogóle. Gorąco mi, gorąco. Jak gorąco. Dobra, więc YouTubie, samochodowe życie, jest kawa, sojowe latte, jest babeczka, którą znalazłam w fantastycznej, nowej jakiejś piekarni bezglutenowej. Teraz Wam pokażę. Babeczka marchewkowa. W sumie mogłabym gdzieś usiąść i zjeść, ale nie ma to jak być żulem czasem i zjeść w samochodzie. Pycha. Dobra, więc ja zjem żulerską moją babeczkę, wypiję moją kawę i cóż, jadę dalej. Matko, żulerstwo, poziom milion.
postanowiłam usiąść na chwilę i wam pokazać to, co dodałam do mojego smoothie. Jest to suplement diety Czysty Organizm, firmy Czysty Organizm, Energy Wave się nazywa. Jest to połączenie dwóch składników, ostropestu plamistego oraz guarany. Ja powiem wam szczerze, że zazwyczaj nie kupuję jakichś tam suplementów diety i po prostu nie wierzę do końca w ich działanie, ale są to dwa praktycznie takie superfoods i dałam się skusić po prostu na tego typu produkt i powiem wam, że naprawdę jest okej, jest okej. Ma on na celu usuwać zmęczenie, wspomagać pamięć i koncentrację, dodawać energii, wspomagać trawienie i zmniejszać uczucie łaknienia. To ostatnie w sumie mało mnie obchodzi, ponieważ ja nie staram się ani tam schudnąć, ani tam redukować masę ciała, nic z tych rzeczy, więc to uczucie łaknienia no, niech pozostanie sobie takie, jakie jest u mnie. Wydaje mi się, że jest okej. Z pewnością jest to rzecz, która czuć, że oczyszcza ten organizm. No nie będę się wam wdawała w szczegóły, dlaczego uważam, że oczyszcza organizm. Po prostu czuć, że oczyszcza. Jeśli wiecie, o co chodzi. A jeśli chodzi o energię, to ta guarana robi robotę. Jak sobie wypiję takie smoothie, które tak czy siak pobudza bardzo, bo ma dużo naturalnego cukru, zwłaszcza jeśli tam są banany, to tym bardziej, to ta guarana jeszcze bardziej mnie pobudza, że naprawdę aż się boję. Aż się boję, bo zaczynam się robić niebezpieczna dla otoczenia. Mam tak dużo energii. Więc ja lubię takie różne nowinki, jakieś takie superfoods i takie różne magiczne proszki. Korzystam ze spiruliny, z proszku maka, z chlorelli i z tego typu rzeczy. Więc ostropest plamisty i guarana to była kolejna rzecz, którą chciałam przetestować. Ja stosuję to codziennie, od jakiegoś czasu dosypuję po prostu jedną łyżkę do smoothie, tak jak widzieliście. I jak wypiję takie smoothie, to od razu mi się tak oczy otwierają. Tak dużo energii, że żadna kawa nie jest w stanie chyba zrobić tego. Naprawdę. Tym bardziej, że ja nawet kawy nie piję do końca, by się pobudzić, ale po prostu uwielbiam smak kawy. Ale dla takiej guarany naprawdę mogłabym zapomnieć o kawie. Dobra, to wszystko, tylko chciałam wam wytłumaczyć, co tam to daje, co to jest za magiczny proszek i w ogóle. No. Mam ochotę na coś treściwego, tak więc zrobię sobie takiego wegańskiego, proteinowego shake'a firmy Chia's. Jeszcze nie próbowałam tego smaku, próbowałam już inny. Zobaczymy, jaki ten będzie. Jedyne, co zrobię, to zmieszam taką saszetkę z wodą i zblenduję z jednym całym bananem. No, więc nie ma tu w tym za bardzo filozofii, więc nie będę wam pokazywała całego procesu. Bez sensu. Pokażę wam za to tutaj skład. Możecie sobie przeczytać, o co tu chodzi. Wygląda to naprawdę nieźle. Zobaczymy, jakie będzie w smaku. Wydaje mi się, że banan jeszcze trochę to podbije. Więc to jest mój produkt końcowy. Wlewam do shakera. Już troszkę spróbowałam i powiem wam, że jest przepyszne. Naprawdę jest przepyszne, czuć tutaj to mleko kokosowe i makę. Naprawdę pycha. Jestem pod ogromnym wrażeniem, więc cheers, good job. Dobrze, moi mili, trochę zgłodniałam. Trzeba zjeść kolację. Dziś na kolację. Jarmuż w zębach. Właśnie podjadam jarmuż, ale chciałam wam powiedzieć, że dziś mam na kolację gołąbka z ryżem i z grzybami, który zrobiła moja mama. Moja mama zrobiła dla mnie gołąbki ostatnio, bo mieliśmy taki rodzinny obiad i zaskoczyła mnie, zrobiła dla mnie wegańskie gołąbki i zrobiło mi się tak miło, ponieważ ja zazwyczaj sama sobie wszystko gotuję, tak? Nikt specjalnie nie robi dla mnie wegańskich odpowiedników. I to był pierwszy raz, nie, drugi raz. Nie, no
dobra, kilka razy już było. Kiedy ktoś dla mnie zrobił coś specjalnie dla mnie wegańskiego i za każdym razem robi mi się tak miło, gdy tak się stanie. Tak więc, mamuś, dziękuję Tobie za gołąbki. Mam dzisiaj ostatniego gołąbka. Chyba dodam do niego jakiegoś przecieru i coś tam jarmużowalne. Coś tam pozostał. Jeden ostatni gołąbek, który wygląda dość smutno. Dobra, pokażę Wam. No, więc to jest mój gołąbek. Dodam trochę domowego przecieru. O, by zrobić taką trochę zupkę. Dodam trochę jarmużu, by było trochę więcej zieleninki. I zaraz pokażę Wam, jak podgrzeję. Dobra, to jest mój gigant gołąbek z jarmużem i z sosem, plus dwie kromki domowego chleba z ziarnami. Mniam, mniam. Ano, na gołąbka wysypuję jeszcze płatki drożdżowe, bo płatki drożdżowe to życie. Tak. Właśnie tyle. Kocham, kocham płatki drożdżowe. Dobra, kochani, ten gołąbek maminy już by... Ojej, coś chyba nie tak? O, teraz lepiej? No, ten gołąbek mojej mamy już by konkludował dzisiejszego foodbooka. Już nie będę dzisiaj raczej nic jadła. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że foodbook po tak długiej przerwie nie zawiódł Was i że jakoś tam spełni Wasze oczekiwania. Dzięki, że byliście ze mną podczas tego dnia i cóż, do zobaczenia następnym razem. A mam jednego newsa. Założyłam drugiego bloga. Tak, założyłam drugiego bloga. Nazywa się dziecibez.pl i będzie to strona internetowa, na której będą znajdować się tylko i wyłącznie przepisy dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Na moim blogu obecnie znajduje się bardzo wiele przepisów, które są idealne dla dzieci, aczkolwiek w sumie zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób nie utożsamia tych przepisów z przepisami dla dzieci, ponieważ nigdy tak jawnie nie mówiłam, że te przepisy są dla dzieci w ogóle. Aczkolwiek byłam tak wiele razy pytana o to, by zrobić jakieś przepisy dla dzieci właśnie z nietolerancją laktozy lub glutenu lub które nie mogą spożywać jajek, że postanowiłam, że założę osobną stronę internetową na to. Nie wiem, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam. Tak więc koniecznie polajkujcie mój fanpage na Facebooku, ponieważ jestem jak na razie mało fanów, dopiero to rozkręcam. Wejdźcie również na moją stronę i zajrzyjcie na Instagrama. Będzie to też osobny kanał, nie tylko nowy blog, ale zupełnie nowy kanał na YouTubie. Tak więc możecie tam kliknąć, zasubskrybować. Chciałabym Was wszystkich tam widzieć, ponieważ jestem przekonana, że każdy z nas zna kogoś, kto ma dziecko, które jest uczulone na coś lub coś w tym stylu, lub może sami macie dzieci. Więc polecam Wam bardzo serdecznie. Niestety temat alergii pokarmowych jest obecnie bardzo na topie. W sensie bardzo dużo dzieci cierpi na przeróżne alergie pokarmowe. Tak więc chciałabym naprawdę pomóc rodzicom w zmaganiach, w zastąpieniu po prostu tych składników, które powodują jakieś nieprzyjemności u ich dzieci. W sumie ja kocham dzieci. Zawsze je kochałam, będę kochać i w ogóle uwielbiam dzieciaki, więc chcę im pomagać. No. Poniżej Wam wszystko podlinkuję. Nowy kanał na YouTubie, nowy blog, nowy Facebook, nowy Instagram. Yo, zaczynamy. Do zobaczenia, pa!